Cześć kochani, tu pan Bartek. Wychodzę właśnie z urzędu, z obrad Rady Miejskiej. Po burzliwych obradach okazuje się, że nie będzie nowych pieniędzy, nowych obligacji, żeby zastąpić brak sprzedaży nieruchomości. No i z głosami radnych Artura Kozioła i głosami radnych Koalicji Obywatelskiej zrobiliśmy wielki krok do planu naprawczego Wieliczki. To może brzmieć fajnie, ale to się może skończyć tym, że te zielone autobusy przestaną jeździć, bo będzie trzeba wprowadzić ostre cięcia. To była decyzja radnych, powtórzę, wybranych z komitetu Artura Kozioła i z Koalicji Obywatelskiej. Nie będzie pieniędzy na przetrwanie, bo nie ma dochody z realizacji dochody, które miały być ze sprzedaży działek. Ich nie ma i nie będzie też pokrycia z nowych obligacji. To ja powiem szczerze, to przepowiadałem, ale po to, żeby złagodzić jakby skutki złych decyzji budżetu Artura Kozioła, który uchwalił tę decyzję, choć głosowałem dzisiaj za tym, żeby jakby złagodzić skutki złych decyzji Artura Kozioła. Chociaż mógłbym być przeciw i później się cieszyć, że miałem rację, że ten budżet się wykrzaczył, że nie ma pieniędzy, że trzeba robić ostre cięcia, plan naprawczy, no ale byłem za tym, żeby było dobrze, ale inni widocznie chcą tych ostrych cięć i braku pieniędzy na wiele, nawet wydatki bieżące, czyli przedszkola, szkoły i tak dalej. To tyle, pozdrawiam na gorąco, pan Bartek.